Niech będzie. Pochwalony. Jezus Chrystus, witamy Was dzisiaj sprzed niezwykłego miejsca, to znaczy właśnie sprzed konfesjonału. Przecież doskonale znamy to miejsce, bo to miejsce, w którym dokonuje się wiele niezwykłych momentów naszego życia, momentów naszego nawrócenia, momentów, w których doświadczamy miłości miłosiernej, miłości przebaczającej. Dlaczego dzisiaj tutaj? Bo takiej miłości doświadcza dzisiaj Piotr w Ewangelii, która jest na dzisiaj dana, czyli końcówka 21 rozdziału właśnie Ewangelii według świętego Jana. I Pan Jezus w tym fragmencie Ewangelii trzykrotnie pyta świętego Piotra o miłość. Czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie miłujesz? I tak sobie pomyśleliśmy z księdzem Wiesławem, że jest to miłość, która już nie jest miłością taką lekkiego ducha, tylko jest to miłość dojrzała, miłość po przejściach, bo przecież Pan Jezus tutaj w tym fragmencie jest już zmartwychwstały. Są oni właśnie po spożyciu śniadania nad brzegiem jeziora. Święty Piotr przecież jest tym, który niedawno jeszcze się zaparł trzykrotnie Pana Jezusa. Więc to jest miłość po przejściach. To jest miłość, która jest właśnie miłością dojrzałą. I tą miłość wyraża dzisiaj Piotr Jezusowi. A Jezus robi co? Jezus przyjmuje, przebacza i ponownie wybiera. Niezwykłe jest to, że po każdej wypowiedzi świętego Piotra Pan Jezus mówi: paś baranki moje, paś owce moje. To świadczy o tym, że Pan Jezus, kiedy wyznamy Mu miłość dojrzałą, po przejściach, po trudach, to On będzie nas obdarzał wielkim zaufaniem, bo będzie nam powierzał zadania w Kościele. Ta miłość miłosierna Jezusa wobec Piotra ma też taki swój wydźwięk w tym, że Jezus wcześniej przekazał władzę kluczy. Symbolicznie tu mamy jakieś klucze. Nieraz jak otrzymujemy klucze do domu, do samochodu, może czujemy się teraz bardziej wyjątkowi, wartościowi, bo mamy pewną własność. Jesteśmy za coś odpowiedzialni, możemy być pierwsi, możemy być na czele. I tutaj tym bardziej Piotr miał świadomość tej odpowiedzialności i swojej grzeszności, i tego, że właśnie Jezus ukazał mu łaskę miłosierdzia, tej miłości przebaczającej. Jaka to jest radość, kiedy widzimy, że naprawdę, chociażby w konfesjonale, w spowiedzi, że Pan Bóg nas obdarza takim wielkim darem. I myślę, że Piotr mógł tutaj mieć sobie niesamowitą radość, choć zaraz usłyszał od Jezusa te słowa, że ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Jezus nie mówi, że to będzie tak lekko, że będzie tak tylko przyjemnie, że będzie trudno, ale też wiedział, że ma pójść za nim, pójść za mną, mówi na końcu Jezus. I to jest, myślę, wskazówka dla każdego z nas, żebyśmy poszli może nie tyle sami po swojemu, ale właśnie za Jezusem i za Jego wskazówkami tam, gdzie może my nie chcemy pójść. Może czasami są takie miejsca, do których nie chcemy wracać, które nam się źle kojarzą. To nawet może być czasami nasz dom, to może być miejsce pracy, to może być spotkanie z, nie wiem, z krewnymi, ze znajomymi, gdzie wiem, że jest jakiś konflikt, jest jakaś trudność w relacji między mną a drugą osobą. A Jezus tam mnie posyła, ja jestem posłany właśnie w te miejsca, by tym bardziej mieć w sobie coś, co daje mi Jezus chociażby w sakramencie spowiedzi. To miłość miłosierną, którą nie mam trzymać tylko dla siebie i tylko w sobie, ale mam ją przekazywać dalej. No, piękna dla nas dzisiaj wskazówka. Poczujmy się pociągnięci tym słowem. Może dzisiaj trochę jak Piotr, wyznajmy miłość Panu Jezusowi. Niech to będzie miłość, która jest miłością trudną, dojrzałą, po przejściach, a na pewno zostaniemy obdarzeni wielkim zaufaniem przez Pana Jezusa. Z Bogiem. Z Bogiem.